Zajęcia odbywają się regularnie i są prowadzone przez wielu trenerów senioralnych w wybranych dyscyplinach sportowych. Spotkania są bezpłatne, gdyż program jest finansowany przez miasto. Program realizuje Wrocławski Szkolny Związek Sportowy. A jak to wygląda na Kuźnikach? Zbieramy się przy klubie seniora na ulicy Sarbinowskiej. Są to zajęcia Nordic Walking, ćwiczymy także na siłowni zewnętrznej. Taki podstawowy trening Nordic Walking u nas wygląda w ten sposób, że najpierw przeprowadzamy rozgrzewkę około 10-15 minutową, później wychodzimy na spacer, czy to do lasu, czy to do pobliskiego Parku Tysiąclecia, a następnie przeprowadzamy ćwiczenia rozciągające. Cały trening trwa około godziny do półtorej. Wrocławscy seniorzy są zachwyceni programem. Cieszą się, że zajęcia odbywają się cyklicznie. Jest to, przyznam się, mobilizacja, bo ja na przykład bardzo dużo się ruszam, ale czy ćwiczyć nie lubię, a to jednak w jakiś sposób mobilizuje. Pan prowadzący jest bardzo przyjemny, prowadzi profesjonalnie zajęcia. Przyjemnie jest się spotkać, przyjemnie poćwiczyć, w jakiś sposób porządkuje to dzień. No, pomijając już te zdrowotne korzyści, prawda, które na pewno za jakiś czas wyjdą. Wakacje dla seniorów nie są czasem przerwy, ale najstarsi mieszkańcy naszego miasta ćwiczą w nieco innej formie. Zajęcia są w okresie wakacyjnym w poniedziałki, zaczynają się od godziny 9:00. No i tak jak mówię, trwają godzinkę, półtorej, natomiast w okresie pozawakacyjnym odbywają się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki, środy zazwyczaj i także między godzinami 9:00 a 11:00. Nie wszystkich udaje się namówić na zajęcia, ale te osoby, które w nich uczestniczą, są bardzo szczęśliwe i roznoszą nowinę, że warto. Że jeżeli ktoś lubi się ruszać i nie lubi długo spać, bo to chyba też jest ważne, no dzisiaj jest piękny dzień, to się łatwo wstaje, udaje się namówić. Nie wszystkie, co prawda, bo niektóre twierdzą, że no właśnie za wcześnie, albo że im się nie chce, ale udaje się namówić. Zainteresowanie zajęciami w popandemicznym czasie jest bardzo duże. Ćwiczą i młodsi seniorzy, i ci najstarsi, a trenerzy wspominają pierwszą edycję programu w mieście. Zdecydowanie widać większe zainteresowanie wśród uczestników. Gdy zaczynaliśmy tutaj program na Kuźnikach, przychodziły około 3-4 osoby. Teraz mamy frekwencję, która już praktycznie nie schodzi poniżej 10. Widać zdecydowany wzrost ilości osób, które tu przychodzą, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Przychodzą także z dalszych rejonów, na przykład z Nowego Dworu, też osoby, które no, też są bardzo zadowolone z tych treningów. Oczywiście zajęcia są dla seniorów, ale jeżeli ktoś z młodszego towarzystwa chce skorzystać akurat, trener Wojtek nie widzi w tym nic złego. My tutaj przeprowadzamy zajęcia dla seniorów, ale tak naprawdę każdy, kto tylko chce fajnie zacząć dzień, może przyjść do nas, może uczestniczyć w takim treningu Nordic Walking, fajnie się rozgrzać, przeprowadzić ćwiczenia gimnastykę, ćwiczenia rozciągające. W tym roku seniorzy mogą wspólnie ćwiczyć pod okiem wykwalifikowanych trenerów w kilkudziesięciu lokalizacjach we Wrocławiu.